Cześć. Piękna biblioteka w tym mieście jest. Taka nowoczesna, tam na górze nawisa taki sześcianik. Wygląda tak, że niby niczym spadnie, ale nie spada. Rozczarowanie zabiera bardzo dużo sił. I później trzeba skądś te siły, tę energię brać, żeby wypełnić pustkę. Nie trwoń energii na rozczarowanie, tylko od razu widź, co jest przed tobą, co za deliwer, co za zjawisko. Nie popadaj w pułapkę leniwego mózgu, który, żeby czuć się swoją na świecie, chce zakładać, że każdy człowiek jest taki jak ty. To by było bardzo wygodne i bardzo by był świat zajebisty, gdyby ludzie wszyscy nas rozumieli. Ale jeżeli idziesz drogą rozwoju, większość ludzi nie będzie ciebie rozumieć. To jest fakt. Patrząc na człowieka przed tobą, zanim otworzysz duszę i zaczniesz gadać i wywracać i dzielić się swoją cenną jak nektar energią, zapytaj siebie, kto stoi przede mną. Owca czy orzeł? Ktoś, kto idzie drogą rozwoju? Czy ktoś, kto poszukuje wolnych uszu, do których można wlewać swoje bagno, swoje zwątpienia, swoją niskowibracyjną, niskojakościową energię. To, o czym człowiek myśli, to, czym człowiek się odżywia, tym on emanuje, to wydaje w świat wokół siebie i tym się dzieli. Zanim zaczniesz współdziałać z człowiekiem, zapytaj siebie, czy z tego będzie jakaś mi korzyść, pożytek? Czy jakąś satysfakcję chociaż z tego dostanę, estetyczną, czy umysłową, emocjonalną, duchową. Czy chociaż coś ten człowiek jest w stanie mi dać? Czy to jest po prostu pusty wyrób, pozbawiony jakiejkolwiek wartości? Musisz segregować ludzi. Jeżeli nie będziesz tego robić, będziesz zawsze na głodzie energetycznym. Będzie zawsze ci brakować natchnienia, energii. Będziesz zawsze przygotowany. Nie słuchaj żadnej religii, która ci mówi, że ludzie są równi, bo nie są. Nie są równi. Żul, a ty to nie są równi ludzie. Wymyślili nam, że jesteśmy równi, żeby nas wyrównać, żeby nami sterować. Ale zawsze ta komunikacja będzie kosztem ciebie. Jeżeli ją prowadzisz, zniży rozwiniętą jednostką. Nie spodziewaj się mleka po koźle. Nie spodziewaj się gruszek po drzewku jabłecznym. Nie spodziewaj się po czymś, czego nie ma w tym miejscu, że to coś dostaniesz. Bądź świadomy, bądź bardzo pragmatyczny. Bądź uczciwy ze sobą. Segreguj, bo jak nie będziesz segregować, będziesz musiał się zmierzyć ze skutkami twojego lenistwa. Nie zostawiaj rzeczy bez nadzoru swojego. Nie zostawiaj na jakoś będzie, bo nie będzie. Jeśli zostawiasz na jakoś będzie, będzie zawsze niezadowalający wynik. Przykład. Przed wejściem do mojego budynku stał Hindus. Tak się stało, że był Hindus. Pewien osobnik. Nie miał klucza. Więc ja wyjęłam klucz do budynku, otworzyłam, drzwi się otworzyły i wyobraź sobie, ten oto osobnik przelazł pierwszy przede mną i jeszcze powiedział mi dziękuję. O czym to świadczy? To świadczy, że człowiek jest na bardzo niskim poziomie rozwoju. Człowiek jest na poziomie rozwoju robaka, bo robak nie ma w głowie poukładanych prawidłowych rzeczy. Robak lezie nie myśląc. Robak myśli, że świat wokół niego cały jest taki jak on, prymitywny. Robak nie rozumie, że ja też wchodzę do tego budynku i ja nie pojawiłam się tam po to, żeby mu otworzyć drzwi, tylko też tam wchodzę. Czyli na tyle jest prymitywny człowiek, że podstawowych rzeczy nie przerobił w swoim mózgu. Czyli człowiek nie tylko lezie przede mną i mówi jeszcze dziękuję do tego. Rozumiesz? Czyli
co o tym mówi ten przypadek? Człowiek nie ma szacunku do innych. Człowiek nie rozgranicza kobiety, nie kobiety. Człowiek nie ceni piękno. Człowiek jest niedorozwinięty, a też ma dwoje oczu i dwoje uszu, jak ja. I nawet dobrze wygląda. I ma dobre ciuchy. Ale śmierdzi potem. No co zrobić? Nie myje się. I co? My jesteśmy równi? Ja i ten człowiek, który ma mózg niewprawiony w ruch, który jeszcze nie zaczął myśleć w życiu, a może nigdy i nie zacznie. Musisz segregować, nie spodziewać się mleka po koźle. Ponieważ jeżeli nie będziesz segregować i nie będziesz rozumieć, jaki poziom przed tobą stoi, to zapłacisz rozczarowaniem, zapłacisz smutkiem, a to wszystko niskie wibracje, które zabiorą ci energię. A na energii osiąga się wszystkie cele, a na energii przyciąga się najlepsze wydarzenia, a na wysokiej energii się spotyka wartościowych ludzi. Chroń swoje świątynie, swojego jestestwa, swojej energii, swojego poziomu. Nie dawaj świątyni psom i nie rzucaj pereł przed świńmi, ponieważ nie tylko tych pereł nie ocenią, a jeszcze ciebie znienawidzą za to, że im uzmysłowi, że są niedorozwinięci. Nie współdziałaj z niższym poziomem. Odważ się na ten wysiłek segregować. Segreguj zawsze. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, pytaj siebie, co przede mną za jednostka. Co mi po tej komunikacji? Po co mi to wszystko? Lepiej być samemu niż z byle kim, pamiętaj. Lepiej spędzać czas samemu niż z byle kim. Jeżeli masz jakieś pytania, zadawaj.